Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem, na który czekaliście mega długo i w końcu go nagrywam. Otóż wczoraj była moja impreza osiemnastkowa, na który vlog już chyba jak to oglądacie, to wydaje mi się, że vlog z przygotowań i trochę też właśnie z tej imprezy jest na kanale, także zapraszam bardzo serdecznie. A dzisiaj stwierdziłam, że razem otworzymy moje prezenty. Zobaczymy, ja jeszcze ich nie widziałam. Nie widziałam w sumie żadnego prezentu, jeszcze nic nie było otwierane, nic nie było przeze mnie przeglądane. Ja się przed chwilą obudziłam, trochę mnie głowa boli po wczorajszej imprezie, ale było bardzo fajnie, także super. Cieszę się, że wszystko, co miało wyjść, wyszło. Co? Teraz otworzymy prezenty. Ja je przeniosę tutaj na stół do salonu, najpierw muszę go oczyścić i będziemy sobie tutaj otwierać te prezenty wspólnie. Ja w większości prezentów nie pamiętam, co jest od kogo. Niektóre wiem, niektóre nie, także no, niestety, ale dziękuję wszystkim, którzy byli na tej 18. Naprawdę bawiłam się super. Dziękuję oczywiście za wszystkie prezenty. Naprawdę impreza udała się moim zdaniem 10 na 10, także mam nadzieję, że będzie więcej takich imprez. A co? Zabieramy się za otwieranie prezentów, których, jak widać, na stole jest całkiem sporo. Oczywiście nie obyłoby się bez alkoholu, jak to na osiemnastkę. Mamy tutaj martini i coś, co jest super. Mamy tutaj wódkę Absoluta i ktoś, nie mam pojęcia kto, ale dziękuję bardzo, dosypał tutaj taki jadalny brokat i wygląda ta wódka teraz genialnie, jak jakiś eliksir. Także super. Dobra, będę myślę pobrała po prostu ze stolika po kolei. Pierwszy mamy taki prezencik, jakiś złoty i mamy tutaj jakąś rzecz z Tenezis. Ja powiem wam, że w sumie nie wiem, co jest w Tenezis. Tam jest chyba bielizna? Tak mi się wydaje. Co my tutaj mamy? Ja nie mam pojęcia, od kogo jest. To będę się próbować domyślić z prezentami, ale no naprawdę nie mam pojęcia, od kogo to jest. Ale mamy tutaj taką, to jest chyba taka koszula nocna, coś w tym stylu. I oprócz tego mamy bieliznę. Także dziękuję bardzo serdecznie. Nie spodziewałam się takiego prezentu, ale no, to była chyba ostatnia rzecz, jakiej ja bym się spodziewała tutaj. Ale okej. Proszę bardzo, następny prezent mamy, z tego co pamiętam, to ten był od Kariny. I mamy tutaj, uwaga, uwaga, plakietkę. Alkohol szkodzi zdrowiu. I to jest 100% prawdy. Ja pamiętam, że na jednej imprezie właśnie była taka plakietka i ja wtedy miałam totalną zabawę z tą plakietką. Ja ją pokochałam i widzę, że Karina to zapamiętała i kupiła mi taką, także super, dziękuję bardzo. Oprócz tego widzę, że mamy tutaj wódki grejpfrutową i cytryna malina. I oprócz tego mamy 3 batoniki. I to tyle. Torba jest w ogóle rozerwana, więc nie wiem, czy tu przypadkiem coś się nie ulotniło. No, to zdecydowanie był prezent od Kariny. Ona wiedziała, co ja lubię. Okej, wezmę teraz to, bo jestem strasznie ciekawa, co to jest. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Jest to zapakowane papier. Wydaje mi się, że to jest jakaś ramka, ale z czym i od kogo? Nie mam zielonego pojęcia. Okej, to też jest od Kariny. O matko, jakie słodkie. My Miami Girl. O mój Boże. Z Minecrafta nawet zdjęcie, nie mogę. Zarąbiste to jest. Tu są najlepsze chyba nasze fotki. No cudowne. Z kajaczków, z Bułgarii, z protestów. O kurde, ale fajne. Dziękuję bardzo, Karinka. I co? Bierzemy next prezent. Tym razem mamy go w pudełku. I uwaga, co tutaj mamy? Proszę bardzo. Mamy tutaj klips filmowy podpisany Wiktoria Łącka. Próbuję zgadnąć po piśmie i domyślam się, kto to może być, ale no, nie jestem pewna. To, co mamy dalej tutaj, mamy taki słodki notesik z króliczkiem. Okej. Next. Uwaga. O kurde. Nie, żartujecie. O kurde. Nie, no co wy? Mamy tutaj Dream Jump z stadionu we Wrocławiu. Także kurde, zarąbiście. Ja uwielbiam takie ekstremalne rzeczy, więc to jest prezent trafiony po prostu. Ja nie wiem, kto to jest,
ale dziękuję bardzo, nawet ostatnio na Instagramie, tak właściwie wczoraj. Także nie ma szans, że to ktoś wiedział wcześniej, ale napisałam, że coś, co chciałabym bardzo zrobić, ale się strasznie boję, to jest bungee. I ten dream jump, o kurde, nie spodziewałam się. Następna rzecz, którą tutaj mamy, to mamy taką kulę disco. Ja mam dokładnie to samo, tylko że różowe. A tutaj ktoś mi kupił zielone, także super, dziękuję bardzo, będzie, myślę, na jakąś domówę, idealne. Mamy tutaj również magiczną fasolkę i to polega na tym, że zasadzicie sobie tutaj w tej puszce fasolkę i ta fasolka, która Wam wyrośnie, będzie miała na sobie serduszko. Mamy również karty, też wezmę nad jeziorko i mamy piersiówę, która jest zalana swoją drogą, ale to, że piersiówa jest zalana, to szanuję. Szanuję za to, naprawdę. No, tu jest chyba wiśniowa, tak mi się wydaje. Ale dziękuję bardzo, naprawdę. I kolejna rzecz, mamy tutaj torebkę z Lilu. I ja biżuterię z Lilu uwielbiam, także zobaczmy, co tym razem dostałam. O, no, ale słodka. Taka bardzo minimalistyczna, ale mamy tutaj takie serduszko. Nawet nie wiem, czy na to złapie aparat ostrość, ale czekajcie. Okej, ledwo i prawie niewidoczne, bo moja kamera ogólnie ma strasznie problemy z łapaniem ostrości, więc na takie coś to jest po prostu masakra złapać ostrość. Ale mamy tutaj taką malutką bransoletkę z serduszkiem i mamy tutaj grawer z literką W, czyli pierwszą literą z mojego imienia. Słodziutkie. Ja uwielbiam biżuterię, także na pewno będę nosiła. Ja najbardziej lubię taką sentymentalną biżuterię, która, wiecie, jest troszkę lepszej jakości niż taka sieciówkowa, a oprócz tego ktoś mi ją da. To jest wtedy... Ja wtedy taką biżuterię noszę cały czas i się z nią nie rozłączam. Dobra, następny prezent, który również został lekko poturbowany i to w sumie nawet bardzo. Uwaga, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy Raffaello, proszę bardzo, również mamy czekoladę. Mamy również tutaj takie musujące wino. Czyli wydaje mi się, że to jest coś w stylu Prosecco. Ja takie rzeczy bardzo lubię, także dziękuję bardzo. I mamy również tutaj dwie rzeczy, także już to otwieram. Nie mam pojęcia, co to jest. I co? Co my tutaj mamy? Mamy kartkę. Uwaga! Wow, ale piękna! Dobra, już widzę, od kogo są te prezenty. Dziękuję bardzo serdecznie, dziewczyny Jula, Kornela, Milena i Dominika. Dziękuję Wam bardzo. Prezent jak najbardziej trafiony. Wiecie, o co chodzi, także dziękuję i jeszcze coś mamy tutaj. Uwaga, otwórzmy to. Wow, co jest? Nie, no żartujecie. Dostałam zdrapki? Co jest? Co jest grane? Mamy tutaj również alkohol i pamiętam, że jeśli chodzi akurat o te torebki, to pamiętam, że dostawałam je od chłopaków, także dziękuję bardzo. Mamy tutaj Carlo Rossi, to jest... Również Carlo Rossi, dziękuję. O kurde, czerwone. No dobra, 18, to już rozumiem, że trzeba poważne wino pić. Dobra, biorę kolejny prezent i tutaj już widzę, że jest od Martynki i Oli. Także otwieramy. Mamy pudełko. Uwaga, uwaga. O kurde! O kurde! Mocno! Ale pachnie z tego pudełka. Okej. Mamy tutaj żubrówkę, w ogóle jakąś taką obklejoną. Face wódka, 18-kowa, lubię to. Daje kopa, porywa do tańca, jest cool. A po urodzinach edycja limitowana, wyprodukowana specjalnie na dzisiejszy wieczór. Okej, mamy również dureksy. Dziękuję bardzo. Kolejna wódka, face wódka. Mamy pełno gum i dlatego z tego opakowania tutaj tak pachnie gumami, bo po prostu jest ich masakrycznie dużo. Ale to dobrze, bo ja nigdy nie mam gumy, a zawsze wszystkich proszę o gumy, także dziękuję bardzo. Na pewno jeszcze zostanie mi do września i będę się z Wami dzielić w szkole. Okej, kolejna rzecz, którą tutaj mam, to jest... O kurde, ale mi się to kojarzy z Bułgarią. Gdzie one to kupiły? Ja miałam wrażenie, że tego nie ma dostępnego w Polsce, ale wytrzasnęły skądś. Nie wiem, ja to piłam, jak byłam w Bułgarii. Tam z dziewczynami sobie po prostu to kupowałyśmy i piłyśmy. I mamy również dwie scrunchie. Super, w takim mega ładnym kolorze, niebieskim. Mamy również tutaj fakebook i widzę, że to jest imprezowa gra społecznościowa.
pogramy sobie, myślę, że na niejednej imprezie takie gry zawsze fajnie dostać, bo później jest co robić na imprezkach. Dobra, lecimy dalej. O kurde, ale ciężkie. Co tutaj jest? O kurde, mamy tutaj taką kartkę urodzinową i jak się ją otworzy, są wszystkie wydarzenia, które jakby miały miejsce podczas kiedy ja się urodziłam. Czyli na przykład mamy tutaj TVN rozpoczęła nadawanie serialu na Wspólnej, PLL-LOT przystąpił do Sojuszu Lotniczego Star Alliance, 75. ceremonia wręczenia Oscarów, Oscar za najlepszy film Chicago, hity roku 2003, liczba ludności Ziemi wynosiła około 6 miliardów 381 tysięcy. O kurde, co my tutaj mamy? Ja pierdzielę. Dostałam głośnik. A wiecie, co jest najlepsze? Że ja właśnie chciałam sobie kupić głośnik. Nie chciałam kupić aż tak dużego, bo ja wiem, że one są drogie. Kurde, dziękuję bardzo serdecznie. Także dziękuję bardzo za głośnik. Na pewno się przyda. Ja głośnik już dawno chciałam mieć, bo ja w sumie mam jedną tą taką kostkę z JBL-a, która wiecie, no jest taka ogólnie średnia, słabo gra. I mam jeszcze głośnik mojego taty, ale on jest dość ciężki i taki dość duży, a nie gra też jakoś super. Także głośnik... Idealnie, dziękuję bardzo. Mamy również tutaj świecące sticky. Ja pamiętam, że to chyba Marcin mi mówił, że właśnie one są w prezencie, także wydaje mi się, że to jest właśnie od tej ekipy prezent. Nie wiem dokładnie, ale dziękuję bardzo. Mamy tutaj również różowe kajdanki. Dziękuję bardzo. I ramki na zdjęcia. Okej, okay, dużo ramek na zdjęcia. Mamy też takie malutkie i takie. Także to chyba najwyższy czas uzupełniać je zdjęciami, także dziękuję bardzo serdecznie. Kolejny prezent i ja pamiętam, że ten prezent był od Dominika. Mamy tutaj Raffaello. Ja nie wiem, czemu każdy kupuje na urodziny zawsze Raffaello. Jak to się tak przyjęło? W sensie ja wiem, że ładnie wygląda opakowanie, taka bombonierka, ale ja też w sumie zawsze kupuję Raffaello na urodziny i nie mam pojęcia czemu, ale okej. Okay. I mamy tutaj również ramkę z Outline. W ogóle taka ciekawostka, ja Dominika zaprosiłam dzień przed imprezą. Dzień przed imprezą, także ja jestem w szoku, że ogarnął prezenty i to jeszcze taka super rameczka. Zobaczcie, jest tutaj moje jedno z ostatnich zdjęć, które dodałam. I właśnie tutaj jest to zrobione taką metodą Outline. Nie, to na 100% zrobił Dominik. Tak, to zrobił Dominik na 1000%. Mi się wydaje, że to jest zrobione przez niego. Ale mogę się mylić. Nie wiem, nie jestem pewna. Lecimy dalej. Ostatnie dwa prezenty, także uwinęliśmy się, trochę długo to trwało, ale myślę, że i tak jak to zmontuję, to będzie chyba całkiem git czasowo. Mamy tutaj Carlo Rossi. Dostałam tyle alkoholu, że chyba muszę zrobić drugą imprezę. Serio. O kurde, perfumy! I to jeszcze C, Giorgio Armani. To są perfumy w ogóle, które moja mama kiedyś używała cały czas i one mi się kojarzą tylko z moją mamą. O, pięknie pachną. Dziękuję bardzo. Postawię sobie, na pewno je będę używać. I oprócz tego mamy tutaj coś jeszcze. Czy to są jakieś życzenia? Przepraszam za brak kartki takiej prawdziwej. Dziękuję bardzo, Filip. Super prezent, perfumy świetne. Ja naprawdę jestem w szoku z tymi prezentami. Są świetne, serio. I ostatni, to wiem, że to jest prezent od Martynki. I ja wiem, co tu jest, bo są moje dorodzałe, co bym chciała dostać. I kupiła dokładnie te, które ja chciałam, czyli słuchaweczki od JBL-a, białe. Ja powiem wam, że chciałam właśnie kupić sobie słuchawki bezprzewodowe, proszę bardzo, takie od JBL-ka i to są właśnie te, które ja chciałam, także super, dziękuję bardzo, one mi się na pewno przydadzą na podróż. Wydaje mi się, że jednak AirPodsy to nie jest to samo, co takie słuchaweczki i na pewno będę z nich korzystać. I co tu jeszcze mamy? Winko. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że kolejne Carlo Rossi. Dokładnie tak, to jest młodzieżowe wino. To piją wszyscy nastolatkowie. Dziękuję za wszystkie prezenty, bo naprawdę są świetne, trafione w punkt. Myślę, że nie ma tutaj żadnej takiej rzeczy, która mi się kiedyś nie przyda, albo byłaby niepotrzebna, zbędna. Wydaje mi się, że wszystko, co tutaj dostałam, będzie używane na 100%. I co? I dziękuję za takie super osiemnastkowe prezenty. Dziękuję oczywiście również wszystkim, którzy przyszli na te moje urodziny, bo naprawdę się świetnie bawiłam. Mam nadzieję, że wy również i mam nadzieję, że takich imprezek będzie już tylko więcej. Jesteście najlepsi, kocham was, przesyłam do was serduszko.
I co? I to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, czy chcielibyście więcej takich filmików. A ja już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia i cześć!